Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 9. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Moi drodzy, wróciłem się generalnie do modliszki z tego względu, że przypomniało mi się, że Bogano w tym momencie i tak na 100% nie ukończymy, bo nie mamy niestety jakiegoś tam wyższego skoku. Nie wiem, czy pamiętacie to przejście, ale tam, gdzie nauczyliśmy się biegać po ścianach, to niestety właśnie tam nic nie zrobimy, bo ja potrzebuję jakiegoś takiego większego skoku, nie wiem czy to podwójnego, czy po prostu wyższego. I przeczytałem na internecie, bez jakichś tam spoilerów oczywiście, ale przeczytałem na internecie informację, że odblokujemy wszystkie potrzebne umiejętności do eksploracji na Kashiku, czyli właśnie na planecie, na którą mamy się fabularnie teraz udać. Więc ja po prostu na ten Kashik polecę, a kiedy ukończymy wątek Kashiku, to wtedy po prostu wrócimy się jeszcze raz na Bogano, na Zefo i wtedy po prostu wszystkie planety sobie ukończymy już na 100%. Także taki jest plan. Coś z Sir pogadamy? BD-1, miej kala na oku. Aha, i to tyle. Dobra, w takim razie, moi drodzy... I od której strony ja tu... Aha, tam jest... Dobra, cały czas mylę wejście z tym... Z... Nie wiem jak to nazwać. Ze stojakiem nazwijmy to, tego statku. Dobra, zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, to może z kimś... Za cicho. Pogadamy. Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie przyroda za mną nie przepada. Mam cztery ręce, ale jak widać dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Właśnie ciekawe jakiej Gris jest w ogóle rasy, bo nie mam pojęcia w sumie. Czyli byliście tu, Sir, parę razy? Wszędzie byliśmy, młody. Ciągle podróżujemy po galaktyce. Ale to ona opłaca rachunki, więc nie narzekam. Lepsze to niż chowanie się na złomowisku. I tu się zgodzę. Widziałem w życiu parę złomowisk. A ta planeta była najgorsza ze wszystkich. Nie rozumiem, jak ktoś mógł... Wybacz. Masz rację. Co? Trzymaj tego droida z daleka. Nie chcę, żeby mnie obryzgał swoimi płynami. Dobra, zobaczmy te nasionka jeszcze. To w ogóle rośnie? I rośnie coś, patrzcie. Troszeczkę urosło, okej. Okay. Jeszcze tak, zanim ruszymy dalej, moi drodzy, to chciałbym może nie tyle zapisywać grę, bo to robiłem sobie wcześniej przed nagraniem, tylko właśnie spersonalizować miecz świetlny, bo chciałbym sobie wrócić do mojego kochanego kolorku niebieskiego. Tu chyba nie mamy co tak naprawdę zmieniać, bo dopiero co to robiliśmy. Jedyne co chciałem zrobić to właśnie kolorek niebieski sobie włączyć, bo no nie ukrywam, że uwielbiam ten niebieski kolor i będę z nim biegać właśnie do końca gry. Chyba, że jakieś nowe kolory się pojawią jeszcze w tej grze, na przykład jakiś fioletowy, taki jak miał Mace Windu, no to wtedy też wam go zaprezentuję. Mam nadzieję, że czerwonego nie będzie. O, patrzcie, jest i ten bagniak, zwróćcie uwagę. Faktycznie mamy pasażera na gapę, pod stołem się schował. Dobra. A tymczasem lećmy właśnie na ten Kashik. Świetnie, nie znoszę bezczynności. No tak jak mówiłem, ogarnąłem na internecie, mówię bez jakichś tam spoilerów, po prostu przeczytałem, że na Kashiku właśnie znajdziemy, znaczy nauczymy się wszystkich umiejętności, jakich potrzebujemy, żeby ukończyć każdą planetę na 100%, więc właśnie polecimy teraz na ten Kashik. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczymy jakichś łukich. Pewnie ciężko było patrzeć, jak giną przyjaciele. No wiesz, czystka i w ogóle. No co, rozmowa o tym powinna pomóc, nie? Tak, było trudno. Ale trzeba się z tym zmierzyć, a nie zapomnieć. Musimy pamiętać błędy przeszłości i robić wszystko tak, aby już nigdy się nie powtórzyły. Czyżbyś nie była pewna, że wszystko się ułoży? Nie jestem, dlatego adaptacja jest kluczowa. Czy chodzi o działanie, czy o ideę. Musimy być gotowi na zmianę. Dobra, podejdźmy do fotela może, bo zaraz pewnie będziemy... ...przestrzeni. Siadaj. No właśnie. Wow. Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę. Bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze, dobrze? Dobrze. W porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Hmm.
Ale oglądając te scenki naprawdę czuję się jak w kinie, serio. Muszę przyznać, że czarna modliszka naprawdę fajnie się prezentuje. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszlik dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Wow. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci, łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Miri? No dobra, rzeka początku. Jesteśmy na Kaszliku, ale nie takiego wow! Nie takiego wejścia, tu się spodziewałem. Myślałem, że będzie bardziej spokojnie. No ale widać, że Imperium na Kaszlik już weszło na pełne. I to było zresztą pod koniec trzeciej części filmu. Yoda był na Kaszlik, z tego co pamiętam, na sam koniec, kiedy wydano rozkaz 66. Generalnie mamy przejąć jedną z tych maszyn ATST, AT-AT, przepraszam, ATST to jest ta mniejsza. No dobra, tak to są AT-AT? Tak, chyba tak. Jakieś takie mniejsze mi się wydają, powiem wam szczerze. Zawsze jak w Battlefronta właśnie grałem, to te AT-AT były tak olbrzymie. No po lianach, tylko kurde, on tam zapiernicza, tędy. Dawaj, Kal. Dobra, lecimy. Byle żeby nikt nas nie trafił tutaj, będzie w porządku. Mam nadzieję, że łuki też ogarną, że jesteśmy po ich stronie. Dobra, do góry. Dobra. Gdzie teraz? Kurde, bo to blastery właśnie lecą w naszą stronę, pociski z blasterów. Trzeba uważać. Jeszcze trochę. Dobra, ale Kal chyba wie, co ma robić, przynajmniej gdzie ma wejść, jak to przejąć. Dobra, i tędy chyba już damy radę wejść na górę, czy nie? Nie, jeszcze musimy w prawo. Wejdźmy na górę! Wow, okej. Ktoś nas wyręczył. No dobra, i pytanie co teraz w zasadzie? Ja nie wiem, ja coś tu muszę kliknąć, czy jak? Tędy, okej. Podoba mi się klimat teraz, naprawdę mega jest. Prezesa! Twoja kolej, żeby zgłosić ofiary. Zgłasz do Jedi! Siemaneczko, panowie. Boi się! No to już po mnie. No raczej, gościu. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. O kurde, czerwony atak, nie wiedziałem, że on taki wyprowadzał. Wcześniej nie mieliśmy okazji tego ataku w ogóle zobaczyć. Więc co jest, że przecież blokuje? Coś mi blok nie zadziałał. Dobra, udało się. Czasami nie warto aż tak szybko atakować.
Ja wiem, że czasami trochę za szybko się bije, trochę nie mam cierpliwości do tego. Muszę się wyuczyć. Mamy nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntów. Nie wierzę, że nam się udało. Dobra, obroty. Melduj się, co tam się dzieje? Łamiecie imperialny protokół. Ciszysz go? 207. Postawcie się, a... To działa. O kurde, no to lecimy w takim razie. Dużo laserów. Właśnie tak. Dobra, porozbijajmy te reszty AT-AT. Pięknie, jeden padł. Dobra, gdzie my właściwie musimy kierować się? Chyba w tą stronę. Dobra, teraz pytanie do kogo ja... Wow! Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam AT-AT. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Dorzućmy do pieca. No dobra, no to ruszajmy w takim razie. Nie spodziewałem się wspierania ruchu oporu tutaj, w tej grze. Rozwaliłem most. Myślałem, że bardziej tak indywidualnie będziemy tutaj działać. No przynajmniej do tego momentu tak było. Pamiętajmy też, że działko się przegrzewa, także nie możemy też jakoś aż tak bardzo pruć z niego. Pozbądźmy się. Kurde, jak ja czekałem na taką grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen, naprawdę. Normalnie marzenia się spełniły, można powiedzieć. Ja naprawdę uwielbiam to uniwersum. Wysadzajmy te statki, jeszcze wszystko porozdupiajmy, co się tam będziemy pierniczyć. To mogę rozwalić. Chyba niestety tego nie rozwalę, co? Albo może? No come on, naparzajmy. Mało życia już ma ten statek, come on. Znaczy mało życia, no w sensie już tak jara się. Także może za chwilę padnie. Leci na nas. Poradzisz coś? O kurde, o kurde. Trzymaj się, Mini. Sol Guerrera, co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc kogo tu szukasz? Wodza Łukich, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Sir? Gris? To jest Co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Wybaczcie za te ścinki. To lądowisko rafinerii. Miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem? Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwanie o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej!
Kurde, to co na pewno twórcy muszą dopracować w następnej części to te ściny, nie? Bo to jest porażka, serio. No leci scenka i co chwilę się coś zawiesza. No bez przesady, aż tak to... No, kurde, całą filmowość to psuje, serio. Nie jest teraz w stanie walczyć. Masz rację. Nie ma czasu. Musisz wytrzymać, dopóki nie wrócimy. Jest i Łuki, zwróćcie uwagę. No dobra. Możemy jeszcze z Siri z Grizem pogadać? Żyjecie. Tak, tak. Ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura. Twój plan zadziałał. Na pewno chcesz pomóc, co? Jesteś przeciwna? Martwi mnie, że znowu podejmujesz ryzyko. Że co? Wlatuję swoim statkiem w sam środek bitwy i dopiero teraz gadamy o ryzyku? Czemu mnie nie zatrzymałaś? Prowadzę cię po twojej ścieżce, ale nie wybieram jej za ciebie. Oto moja rada. Imperium zdobyło setki światów. Co wybrał Kashyyyk nie bez powodu. Jego cele mogą się różnić od naszych. Powinniśmy uważać. Dzięki. Będę pamiętał. Jestem zajęty. Muszę wymyślić obiad. No to bardzo, Gris, jesteś zajęty, widzę. Słyszeliście o partyzantach? Pogłoski w kantynach, ale nic konkretnego. Nazywają ich radykałami. Imperium wyznaczyło za nich nagrody. Martwić się tymi nagrodami? Ha, raczej nie. Wojna nie sprzyja interesom. Pogłoski mogą być fałszywe. Inkwizytorzy nas tu nie znajdą? Kto wie? Oby nie. Ledwo się przedarliśmy. Nie mogliśmy zostawić partyzantów i łukich. Twoje pobudki są szlachetne, ale nie masz na to wpływu. Możemy zrobić swoje. I tyle. Powodzenia. Jestem w sumie ciekaw, kiedy właśnie natkniemy się na na przykład drugą siostrę, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Z nią biliśmy się na początku gry, przypominam, w pierwszym odcinku, w prologu. Jestem właśnie ciekaw, no bo na pewno prędzej czy później stoczymy z nią pojedynek, tylko pytanie, czy prędzej czy później właśnie. Dobra, drzewko umiejętności, co ja mogę sobie wziąć? Zobaczmy. Przytrzymanie pchnięcia pozwala Kalowi odpychać grupy wrogów i wytrącać dużych przeciwników z równowagi. O, tu to się przyda. Dawaj. Zobaczmy. O kurde, nie, no to się mega przyda, naprawdę. Dobra, także to bierzemy koniecznie. Odpoczniemy jeszcze sobie, bo widzę, że kawałek zdrowia straciliśmy. No i dobra, moi drodzy, także jesteśmy na nowej planecie. Wejście było epickie na nią, trzeba przyznać. O, zobaczcie, urosły roślinki. O, ale piękne. O, no i super, dobra, kędzierzak królewski, strąkowiec skrzelowy. Okej, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że resztę nasion uda nam się znaleźć. No dobra, moi drodzy, no to co, możemy chyba ruszać, tylko pytanie, gdzie właściwie? Jedyne przejście, jakie mam, to tam, ale jeszcze chciałbym tu po okolicy się poszlajać. Co mówił, że w rafinerii znajdziemy informacje o Tarfulu. Ktoś rano zgłosił, że widziano go w Krainie Cieni. Według imperialnego meldunku jest niedaleko wioski Łukich. Nie żeby były ich setki w okolicy. Szturmowcy. Jakaś Kraina Cieni? Okej. No nam to nic nie mówi. Dobra, ciekawe, czy ja coś tutaj... mogę, nie wiem, kliknąć, zeskanować, jakaś, nie wiem, no skrzynka może, coś takiego. O, bez kitu, patrzcie. Ambiti, po co ty biegłeś naokoło? Mogłeś tutaj po prostu, po prostej. A, no dobrze. To coś, co może się nam przydać? Okej, okay, o, nowa skórka na BD-1. Poranek w Sundari. Okej, szczerze mówiąc, wolę tą fioletową. Fajnie BD z nią wyglądał, z tą fioletowo-czarną, ale jak mamy jakąś nową, to oczywiście załóżmy. Zobaczymy, jak będzie się nam BD prezentować. Tu mamy jeszcze jedną skrzynkę. Może coś do miecza świetlnego, albo coś na poncho na przykład. Dawno nie znaleźliśmy w sumie żadnego materiału. Co tam jest? Zobaczmy. Tak, materiał na poncho, las deszczowy. Okej. I to jest takie coś. Dobra, to ubierzmy. Pobiegamy sobie z tym poncho trochę. W sumie fajne jest to, że zarówno skórka BD-1, jak i poncho Kala nawiązują kolorystyką do Kashyyyku właśnie. Czyli taki, wiecie, swego rodzaju kamuflaż tutaj mamy. Fajnie to wygląda. Od razu tak można się, powiedzmy, trochę bardziej wczuć, no bo jakby nie patrzeć, kamuflaże się. AT-ST mogą być zapasy. Po
nic mi nie jest. Jestem cały. Trochę poobijany, ale bywało gorzej. Nie strasz mnie tak. Jesteś mi potrzebny. Szukajmy dalej. Wciąż możemy znaleźć coś przydatnego. Co ty tam, BD, masz? Skanowanie, zobaczmy. Ja tam niestety nie przebiegnę. Ej, dzięki. Mówi, że nic tu nie ma. Znasz binarny? Nie mówiłeś. Tylko to, co pamiętam ze szkoły. Bardzo dziękuję, mały. Poczekamy na sygnał SO. Okej, dobra, także fajnie, że mogliśmy pomóc, a właściwie BD. Z nimi nie pogadamy. Ktoś jeszcze coś może tutaj powie? Chyba niekoniecznie, mamy łuki. Zawsze mnie śmieszyły te stwory. Jest tu jeszcze gorzej niż na Zefo. Aha, i to tyle, okej. Okay. A tu mamy skanowanie. A, bo tu kolejny droid, zobaczcie, to jest droid z zapasami, droid Gong. Droidy zasilające EG-6, nazywane również droidami Gong, są wykorzystywane jako mobilne generatory mocy, gdy nie ma pod ręką stabilnego źródła zasilania. Korzystają z nich cywile oraz wojsko. Często wydają niski, trobiący dźwięk przypominający słowo Gong. Aha, bo ja pamiętam, że w Battlefroncie ten droid służył jako zbieranie... Amunicja się z niego zbierało, pamiętam. W tym starym Battlefroncie oczywiście. Dobra, tu chyba już z nikim nie pogadam. A mogę tu jeszcze przejść, czy nie? Nie, tu mamy niewidzialną ścianę. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, to koniec. Mari zaznaczyła najbliższe garnizony. Imperium nie zdąży przysłać wsparcia. Będzie dobrze, jeśli się pośpieszymy. Co nie takie rzeczy robił? Nie zrozum mnie źle, szanuję go, ale to nie byle potyczka w lesie. Bądźmy gotowi. Dobra, nastroje są takie w sumie mieszane tutaj. A nie ma się co dziwić tak naprawdę. No dobrze, moi drodzy, także możemy chyba ruszać. Odszukaj, zlokalizuj Tarfula na Kashyyyku. No dobra. Co jest, BD? Jakieś bronie? A tą broń z Battlefronta chyba nawet pamiętam właśnie. Skład broni, zobaczmy. Te imperialne miotacze ognia zmodyfikowano tak, aby jeszcze skuteczniej wypalały florę i faunę planety Kashyyyk. Okej. Dobra, ja mogę iść tutaj. A tu chyba przejście mamy zablokowane, z tego co widzę. Aj, zobaczcie, i kolejna... Kolejna chyba jakaś umiejętność Bidiego będzie tu potrzebna, co? Żeby pootwierać takie rzeczy. Może na Bogano takie coś było, dlatego też miałem na czerwono zaznaczone tam jedno przejście, może tak być w sumie. To jest pewnie po drugiej stronie. Tak jak mówię, właśnie na necie przeczytałem sobie, że dopiero po przejściu Kashyyyku będziemy mieli właśnie wszystkie umiejętności potrzebne do eksploracji. Ale ty mnie będziesz w jakiś sposób atakować? Nie, chyba nie. I tu mamy przejście dalej, no dobra, ale to jeszcze zobaczmy może co jest w tamtą stronę. To jest, BD? A, i to pewnie kolejne przejście będę mógł sobie tym otworzyć. Kiedyś tam. Może jest tu coś, co nam pomoże. Miejsce oznaczone. Aha, okej, czyli po prostu mam zaznaczone, że tu przejście jest na czerwono i tyle. No tak jak mówię, no zakładam, że tutaj, skoro tu jesteś z komputerem związany, no to BD będzie musiał się czegoś nauczyć, żeby nam takie przejścia otwierać. Dobra, porozwalajmy te kurde jakieś śmieszne kable. Spójrz, czy co? Warsztat. Oho, czyżbyśmy już mieli nabyć z tego skilla u BD1'a? Zaraz zobaczymy. Dobra, nic więcej na dole chyba nie zdziała. Wow, 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 co jest? Nie no, pająki. O matko, nie lubię pająków, naprawdę. O kurde, czekajcie, bo on to widzę. Co jest? On mnie zabije zaraz. Skubany jest strasznie zręczny. Dawaj go, kal szybko. Kurde. Ostrożnie. O kurde, zaskoczył mnie dziad nieźle, naprawdę. Nie spodziewałem się. Ale ma koko do bleśny, znaczy odwłok. Wishok, zobaczmy. Zaatakuje z tyłu, gdy stworzenie jest zajęte inną ofiarą. Sparuj atak z doskoku, aby szybko go powalić.
Wishoki to niezwykle inteligentne drapieżniki o wielu odnóżach. Wykazują niebywałą agresję wobec większości istot rozumnych i plują lepkim enzymem, który unieruchamia ofiarę niczym sieci, pozwala osobnikowi zatopić w niej swe kły jadowe. Aby przechytrzyć przeciwnika, błyskawicznie opuszczają swoje kryjówki w koronach drzew bądź wygrzebują się spod ziemi. No to było błyskawicze, nie powiem, że nie. Zaleca się unikać kontaktu z ich siecią, jednak gdy okaże się to niemożliwe, należy się z niej oswobodzić, zanim Wishok zdoła się zbliżyć. Agresję stworzeń można wykorzystać przeciw nim, wyprowadzając niespodziewany atak od tyłu. Choć są niezwykle zwinne, bywają podatne na ataki w głowę lub odnóża. No dobra, te porady trzeba wszystkie zapamiętać oczywiście. A bez kitu bombu tutaj, tym klonem chyba zaabsorbowany wcześniej. Dobra, zobaczmy ten warsztat. Zainstaluj ulepszenie, faktycznie. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. No dobra, jakiś komunikat. I mamy przeciążenie. Billy może teraz włączać i wyłączać urządzenia. No dobra. Miecza chyba nie chcę zbytnio personalizować, dopiero co to w sumie robiliśmy. Aha, i pewnie teraz, no właśnie, tego będę mógł użyć. Okej. Spróbujmy. Teraz pewnie będę w stanie dostać się po to echo. Tam się wspiąć nie mogę. Aha, bo ja muszę zdecydować kiedyś odciąć to zasilanie, dobra. Jeszcze na mapę tylko zerknę, bo tu przejścia jako tako nie ma. Musimy teraz ruszać tam, okej. Dobra, poczekajmy chwilę. Dobra. Kurde, ale BD... Podoba mi się też to, że BD z czasem w grze staje się coraz to bardziej przydatny. Mega to jest. Dobra, i teraz jeszcze pytanie, jak się dostać po to echo mocy właściwie. Będzie trzeba coś wykombinować. Jeszcze zastanawiam, tu chyba odblokujemy sobie skrócik po prostu, co nie? Tylko, że od tej strony przejście jest zamknięte, bym musiał się cofnąć. No dobra, ale co mam zrobić z tym echem właściwie? Jak ja je mogę sobie odblokować? To jest dobre pytanie w sumie. Czekajcie. Może jakimś, a może jakimś podwójnym skokiem się kiedyś indziej tu dostanę? No bo zobaczcie, to wygląda tak jakby... Gdybym posiadał coś takiego jak podwójny skok, to spokojnie bym tu doskoczył. Nie byłoby problemu. A tak to... Dobra, może na razie to w takim razie zostawmy to echo. A póki co, to po prostu się wróćmy. Dobra, dawaj BD. Albo nie, w sumie nie, nawet nie musisz tego używać. Dobra, i teraz właśnie rozumiem, że przejdziemy tam, ale my się, moi drodzy, cofniemy i odblokujemy sobie. Aha, to mi się jeszcze, o kurde, to jak ja mam to otworzyć w takim razie? Bo zobaczcie, tam mam przejście, ale... Aha, czyli ja tego skróciku sobie nie odblokuję na razie, okej. Także ruszajmy dalej. Szczerze mówiąc, to chciałem pójść na modliszkę i zapisać grę i skończyć, ale skoro nie możemy, to ruszajmy dalej. W takim razie. No, może damy radę przebiec. Dobra, dało radę. A tu coś będzie jeszcze? Nie, chyba nie. Kurde, ale te ściny to mnie naprawdę tak irytują. Czemu to się aż tak zacina? No bez przesady. Oho, jakieś pseudorobaki świętojańskie. To chyba wybucha. Bez kitu. Zobaczmy. Żuk ogniowy. Latający szkodnik o łatwopalnym odwłoku. Nastąpi jego samozapłon, gdy znajdzie się blisko lub zginie. Natrętne żuki ogniowe to latające owady o świecących odwłokach wypełnionych łatwopalną substancją. Stworzenia te syntezują środki chemiczne spotykane w miejscowej florze, wytwarzając z nich łatwopalne pochodne. W ich pobliżu należy zachować niezwykłą ostrożność. No okej. Okay. Idziemy uważać. Dobra, na dół nie zeskoczę. Dobra, ruszajmy po tej linii w takim razie. Ja pierdzielę, już myślałem, że nie doskoczysz. A, już idę. Dobra. Hej, rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję.
Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj, mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów wienieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiem. Uważaj tam na siebie. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Chodź, mały. No dobra, mamy nowy cel na holomapie. Uwolnij łukich. Okej, ale powiem wam szczerze, że ja bym sobie chciał naprawdę zapisać grę. A tam mamy echo mocy, chyba zwróćcie uwagę. Zerknijmy. Martwy. Co go zabił? Jest naprawdę bezwzględny. No jakby nie patrzeć, trochę musi być. Zasadzka Gerrery. Ten szturmowiec został bezwzględnie zabity przez Saw Gerrery. Lepiej nie zajść mu za skórę. No, widać, że chłop taki raczej taki kozaczek, także lepiej faktycznie z nim nie zadzierać. No ale jesteśmy po tej samej stronie, jakby nie patrzeć, co nie? Dobra, tędy nie przejdę. No to ruszajmy tutaj w takim razie. Okej, to mogę sobie pchnąć. To mamy te robaki, te żuki ogniowe, ale nie chcą mnie zbytnio na razie atakować. Ciekawi mnie, czy dojdziemy do tamtego wielkiego drzewa. Pewnie tak. Tylko pytanie kiedy, bo to drzewo tak wygląda. Nie, no ale ta mapa jest ogromna naprawdę. Także na Kashyyyku też będzie sporo do roboty. Mamy 27 skrzynek i 5 sekretów z tego co widzę. To dosyć sporo. I w leśnym przekopie mamy jakiś jeden sekret, no dobra. Tam pewnie jakoś muszę ruszać dalej. Tam mamy też jakieś przejście, dużo tego. Ale dobra, moi drodzy, myślę, że tutaj sobie ten odcinek będziemy już kończyć. Dobra, odpoczniemy sobie. Punktu umiejętności niestety żadnego jeszcze nie posiadamy. Dobra, także tak jak mówię, tutaj sobie odcinek już zakończymy, a uwolnieniem łukich zajmiemy się w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku ze Star Wars Jedi Upadły Zakon. Na razie!